Wyobraź sobie, że w 2007 roku miałeś 50 miliardów dolarów, ale swoje oszczędności trzymałeś w boliwarach, czyli w wenezuelskiej walucie. W 2021 roku, po 14 latach, najpierw inflacji, a później hiperinflacji, twoje 50 miliardów dolarów były już warte tylko 25 centów. Trudna sytuacja gospodarcza Wenezueli, inflacja i duży współczynnik przestępczości przewijały się we wszystkich moich dotychczasowych materiałach z tego kraju zarejestrowanych do wyjazdu stąd wiosną 2019 roku. Co zmieniło się przez te 4,5 roku? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej serii z krótkiej rodzinnej wizyty w Wenezueli. Przed Wami pierwszy, dość luźny i, z góry przepraszam, momentami przegadany odcinek, który rzuci trochę światła na Wenezuelę 2023 roku. Dzień dobry moi drodzy, jeżeli wyglądam na zmielonego, to tak właśnie jest. Za mną chyba najgorszy lot, jaki miałem w życiu. Przede wszystkim nie spodziewałem się, że będzie tyle trwał, bo okazuje się, że z Stambułu, dokąd polecieliśmy, z Warszawy, do Hawany leci się 12 godzin. Nie wiedziałem, że aż tak długo, zawsze latałem z Hiszpanii mniej więcej, czy tam gdzieś z zachodniej Europy, no to wtedy jest to 8 godzin mniej więcej na Karaiby, czy też do Wenezueli. No ale pal 6, 12 godzin do zniesienia, kiedyś leciałem 13 godzin chyba do Singapuru z Frankfurtu, czy coś takiego. Problemem było w tym przypadku to, że za mną siedział chłopiec z drugim swoim bratem i kopali przez pół podróży w plecy, w sensie w siedzenie. Zwróciłem uwagę dwa razy, powiedziałem nie, nie wolno, nie wolno. Powiedziałem też jego mamie, a ona powiedziała, że bo siedzenie jest za nisko, że za bardzo opuściłem siedzenie, więc mimo wszystko jednak gdy zasnęły, troszeczkę pospałem, także spoko. Była to pani muzułmanka z chustą na głowie, nie wiem z jakiego kraju, w każdym razie jak wiemy tam faceci i chłopcy są trochę lepiej traktowani, więc podejrzewam, że po prostu robią samopas to, na co mają ochotę. I zwracanie uwagi nie pomagało, pani po prostu, co ja mogę zrobić? Ale spoko, dolecieliśmy i jesteśmy w Hawanie, ale nie lecimy do Hawany, lecimy takim dziwnym lotem do Caracas. Takim lotem, że lecisz ze Stambułu do Hawany, ludzie wysiadają, my zostajemy w samolocie. Właśnie teraz jesteśmy w Hawanie na lotnisku i lecimy dalej do Caracas, właśnie tym samym samolotem, nie wychodząc z niego. Jak się dowiedziałem, że jest taki lot, to chciałem polecieć z Igną, żeby mogła zobaczyć Kubę do Hawany z Europy. Żeśmy spędzili tu dzień, dwa, może trzy nawet i później dopiero polecieli do Wenezueli. No ale okazało się, że tak nie można. Nie wiem, z czego to wynika. Kuba, Wenezuela, dwa przyjazne, socjalistyczne państwa. Nie ma między innymi bezpośredniego lotu. To pokazuje mniej więcej, jak tutaj wygląda sytuacja i jak się opłaca ten system, który mają. Że nawet jak lecą, to lecą przez kapitalistyczną Panamę. Chociaż Wenezuela to już podobno też bardzo kapitalistyczna, ale tego się dowiemy. Nic właściwie nie wiem, oprócz tego, że się używa dolarów teraz, także jestem bardzo ciekaw. Pewnie wy też, ci, którzy oglądaliście Wenezuelę, to ten jeszcze pół godziny i lecimy. Mała aktualizacja, jednak wchodzą ludzie, jestem w szoku, dlatego że ja nie byłem w stanie kupić biletu z Hawany do Caracas. A okazuje się, że ludzie wsiadają, więc nie wiem po prostu, może w Europie tego nie sprzedają przez Skyscannery i tego typu rzeczy. Bo chętnie byśmy zostali sobie w Hawanie, a nie było to możliwe, kupno takiego biletu. To znaczy nie było możliwe kupno biletu multi-city, że zostajesz jeden dzień w Hawanie i lecisz następnego dnia. A już zrozumiałem, o co chodzi. Po prostu nie możesz polecieć z Hawany do Caracas, ale możesz polecieć z Hawany do Stambułu przez Caracas. I to tak ludzie lecą prawdopodobnie. Ale w sumie dziwne, że nie można z Hawany do Caracas. Jak ktoś wie, pewnie ktoś, kto się zna na operacji linii lotniczych, to niech powie proszę. A ja oddam się stukaniu w moje plecy przez dziecko. Pa, pa. Nie powiem, jest pewnego rodzaju ekscytacja. Za 20 parę minut będziemy lądować, a już widać skrawek ziemi wenezuelskiej. To jest kamera, tak jakby co widać pod samolotem. I to jest właśnie Wenezuela. A tej ziemi wenezuelskiej ja nie widziałem od 4 lat, ale to pikuś Igna, która jest z Wenezueli, nie widziała jej od 4 lat. I dla niej to myślę, że będzie ciekawe przeżycie. Wrócić do domu. Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Caracas, to jest nasze mieszkanie z hamakiem, a zatrzymaliśmy się w dzielnicy Los Palos Grandes, gdzie kiedyś mieszkałem w 2018 roku. Właśnie z perspektywy hamaka nagram mały wstęp i opowiem, co się wydarzyło w ciągu biegłych prawie 30 godzin, bo w sumie
Prawie 30 godzin minęło. Wyglądam trochę inaczej, dlatego że Igna mnie przed chwilą ostrzygła, bo chce, żeby teściowa zobaczyła mnie ogolonego, ostrzyżonego i tak dalej. Z takich ciekawostek, które sobie zapisałem z tej podróży, to że raz lecąc nad Atlantykiem w kierunku Hawany, mieliśmy wiatr wiejący z tyłu, tak zwany tailwind, czyli ogonowy wiatr, wiecie o co chodzi, wiatr wiejący z tyłu i wiał z prędkością około 250 km na godzinę, ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale dobra, skracając, doleciliśmy do Caracas, przeszliśmy przez immigration, następnie było skanowanie bagaży, i tak jak się domyślaliśmy, oczywiście dron. W związku z tym, że w 2018 roku przy pomocy dronów chciano dokonać zamachu na prezydenta Maduro, prezydenta Wenezueli, później już w 2018 wiedziałem, że drona przywieźć nie mogę, w 2019 też, bo było to zakazane, teraz można, ale okazuje się, że trzeba go wcześniej zarejestrować na specjalnej stronie, czego nie zrobiliśmy. Więc podłączamy się do internetu, a strona działa bardzo wolno. Odpaliłem VPN-a, zaczęła działać, skończył się darmowy internet, który był na 15 minut. Podłączyliśmy drugi telefon i tak w ciągu tych 15 minut nie zdążyliśmy tego zrobić. I w tym momencie chcę wyciągnąć komputer. Myślę sobie, dobra, na komputerze to zrobię. Patrzę, a ja nie mam komputera. Komputera ze wstępnie pomontowanymi odcinkami z Haiti. Co prawda mam zbackupowane, ale powiedzmy, że kilka dni pracy miałbym jeszcze dodatkowo, o ile bym kupił tutaj komputer w ogóle. Ze wszystkimi moimi rzeczami. Generalnie byłaby to katastrofa. Vlogów by nie było pewnie przez jakiś czas. I w tym momencie Igna do mnie mówi, przypomnij sobie, pomyśl, gdzie go miałeś po raz ostatni. Ja sobie myślę, kurde, ja go zostawiłem w samolocie, dosłownie go wsadziłem na siedzeniu, do takiej kieszonki, która jest przed tobą, w następnym siedzeniu, i go później nigdy nie wyciągnąłem stamtąd. I biegnę zrzejany, przerażony do jakiegoś takiego pana, chyba wojskowego, który tam pilnuje. I mówię, zostawiłem w samolocie prawdopodobnie komputer. On mówi, dobra, to przejdź tutaj przez to skanowanie bagaży i pójdź, tam jest taka pani, która ci pomoże. Poszedłem i ta pani mówi, nie martw się, na pewno damy radę, zaraz się skontaktujemy. Pójdź tam, usiądź i poczekaj na mnie. Przyszła po chwili, podałem jej dane tego komputera, podałem jak wygląda, a druga kobieta w tym momencie idzie i mówi, mają go, mają tego laptopa. Ja mówię, Jezu, to jest coś niesamowitego. I koleś z linii lotniczych mi tego laptopa przyniósł, także Bartku, nie zostawiaj więcej nigdy laptopów, bo nie będzie odcinków. Jedno najważniejsze wrażenie, jakie miałem na samym początku, już gdy tu przylecieliśmy. Wenezuelczycy są przemiłymi, fajnymi, pomocnymi, sympatycznymi, nieproblematycznymi ludźmi. Zwłaszcza, że pożegnanie z Polską mieliśmy dosyć szorstkie, bo trafiły nam się dwie bardzo niemiłe osoby, jeżeli chodzi o kontrolę paszportową i skanowanie bagażu. Tutaj mieliśmy taki kontrast, że po prostu każdy przemiły, pomocny i nie ma problemu, wszystko się da zrobić. Gdy jechaliśmy do Caracas, wiadomo, te charakterystyczne wzgórza z tymi barrios, czyli z tymi dzielnicami takimi biedniejszymi na tych wzgórzach. Zauważyłem, że jest o wiele mniej samochodów, tych starych amerykańskich krążowników szos, bo to pali 20-30 litrów, a już się dowiedziałem od kierowcy właśnie, który nas wiózł, że benzyna jest teraz po 2 zł, mniej więcej pół dolara za litr. Kiedyś, jak wiecie, była za darmo, ale teraz postanowiono, że trzeba to urealnić i kosztuje pół dolara za litr. I jest to benzyna często z Iranu. Z tego co wiem, Wenezuela wysyła do Iranu, swojego zaprzyjaźnionego państwa, ropę naftową, a oni odsyłają już przetworzoną benzynę lub olej napędowy. Jeszcze będąc na lotnisku, zamówiliśmy sobie z Igną dwie średniej jakości arepy, niezbyt smaczne, i do tego trzy soki w sumie, i zapłaciliśmy za to prawie 100 zł. Wiedziałem, że jest drożej od kiedy państwo się zdolaryzowało, to znaczy od kiedy rząd przymyka oko na to, że się używa dolarów, ale nie wiedziałem, że aż tak. I zapytałem go, jak to jest, czy ci ludzie, którzy pracują w takich miejscach właśnie, gdzie serwują arepy, kelnerzy i tak dalej, czy oni zarabiają w dolarach, czy to jest wynagrodzenie minimalne? On mówi, nie, to jest najczęściej wynagrodzenie minimalne, które wynosi teraz, nie pamiętam ile powiedział, 5-7 dolarów chyba miesięcznie. Jak będzie mu urodziny Igny i jak trochę się wgryzę bardziej w Caracas, to wam powiem, ile to wynagrodzenie minimalne wynosi. I on mówi, tak, większość ludzi w państwowych firmach zarabia wynagrodzenie minimalne, w prywatnych minimalne plus coś czasami ekstra. W niektórych zarabia się w dolarach, ale to będzie wtedy rzędu 20 dolarów tygodniowo może. Ja mówię do niego, wiesz co, ja tu przyjeżdżam od 5 lat i ja nigdy nie potrafię zrozumieć, jak ludzie tutaj funkcjonują. Naprawdę, to za to się nie da wynająć mieszkania, prawda? On mówi, za to nie wynajmiesz mieszkania, to musisz mieć pieniądze z zagranicy, musisz mieć jakiś biznes tutaj. Tak więc zagadka, jak Wenezuelczycy przeżywają, ci, którzy zarabiają wynagrodzenie minimalne, nadal jest nierozwiązana. Wyszukiwałem, jakie jest teraz wynagrodzenie minimalne w Wenezueli i wszedłem na taką stronę La Republica. Tutaj napisali wzrost wynagrodzenia minimalnego w Wenezueli w 2003 roku. Czy dojdzie do 100 dolarów? To jest pewne. Czyli 100 dolarów to w ogóle jest jakiś taki cel, w sensie, że wtedy byłoby dobrze. Przy tych cenach, które widzieliście, jakie są.
Ale są tacy, którym się powodzi super. Gdy wjechaliśmy do miasta, no to zauważyłem, że w dzielnicy Las Mercedes, do której często jeździliśmy wcześniej i przy której mieszkaliśmy z Tomkiem, moim bratem w 2017 roku, jest mnóstwo wysokich budynków, które dopiero co powstają, jest mnóstwo budowanych, kilka jest wykończonych. Słyszałem o tym właśnie, że burżuazja boliwariańska, jak się nazywa enchufados, czyli tych podłączonych do systemu, oni po prostu w ten sposób piorą swoje pieniądze. No to są ludzie, którzy dostają kontrakty, bo są powiązani w jakiś sposób z rządem i po prostu wyciągają pieniądze z budżetu wenezuelskiego. No i jak grzyby po deszczu powstają właśnie nowe, szkliste wieżowce w dzielnicy Las Mercedes. Co więcej, kierowca powiedział, że jest znacznie więcej życia, też będziemy pewnie mieli okazję to sprawdzić, że jest znacznie bezpieczniej. Oczywiście, no jest to Ameryka Południowa, więc wiadomo, że nie świeci się ogólnie biżuterią i tak dalej, ale widziałem już ludzi z telefonami na zewnątrz i mówię do niego, wow, kiedyś to było niemożliwe, raczej ludzie się chowali. A on mówi, no nie, teraz zwłaszcza w dobrych dzielnicach nie ma problemu, możesz normalnie sobie wyciągnąć telefon. Poza tym powiedział mi, że nie ma już czegoś takiego jak kiedyś, że porwania i tego typu rzeczy, jest znacznie bezpieczniej w Wenezueli, co powoduje, że też więcej ludzi przyjeżdża, Wenezuelczyków głównie, którzy chcą odwiedzić rodziny, którzy nie przyjeżdżali tu ze względu na sytuację państwa. Na przykład to mieszkanie, w którym jesteśmy, które wam pokażę pewnie później, ono zostało przygotowane na Airbnb i witają cię w ogóle słodyczami wenezuelskimi, które już zjedliśmy, sorry, ale nie będę mógł wam ich pokazać. No i to jest takie przywitanie, wytłumaczyła nam właścicielka właśnie Wenezuelczyków, którzy odwiedzają swoją ojczyznę po jakimś czasie. To jest taki masowy teraz trend, że oni tutaj przyjeżdżają. Co jeszcze? Podobno jest trochę więcej korków, no bo mimo tego, że te stare graty nie jeżdżą, bo ludzie po prostu muszą płacić normalną cenę za benzynę, no to po prostu jest więcej części, rynek części się poprawił. Temu gościowi powiedziałem o tym, że kiedyś się stało po akumulator. On mówi, tak, pamiętam, były takie czasy, że w nocy nawet ludzie nocowali, żeby kupić akumulator. To już nie ma miejsca, teraz jest normalnie działający rynek. Jest drogo, jest bardzo drogo, ale można wszystko kupić za dolary. Przyjechaliśmy do Caracas, rozpadało się i postanowiliśmy, że jesteśmy tak zmieleni po tej podróży, że wyskakujemy tylko zamówić sobie jakieś jedzenie, które weźmiemy do domu. No i teraz fragment, jaki nagrałem wczoraj telefonem. Jesteśmy w takim miejscu blisko domu, w którym nigdy wcześniej nie byłem, bo nie istniało. No i zobaczcie, jakie są ceny. To są ceny jedzenia i są w dolarach. Czyli na przykład hamburger, co prawda na podwójnym mięsie, $12. Tutaj też jest coś z tego hamburgera z kurczakiem, $10. Nawet sałatki kosztują po $9. Także no, poszły ceny w górę, jeżeli chcecie mieć fajne, czyste, modne miejsce. Nie pamiętam takich miejsc z 2018 czy 2019 z takimi cenami. Ale może to i dobrze, teraz przynajmniej jest wybór. Zobaczcie, jaki jest wybór sosów w ogóle do tych hot dogów. To jest jakiś kosmos. No i oczywiście wszyscy są bardzo mili od początku, ale to w sumie zawsze to tak jest. Hot dogi w iście karakańskim stylu. Także jak widzicie, tanio nie jest, naprawdę. Co dalej? Poszliśmy spać, rano wstałem, wziąłem się do roboty, musiałem montować jeden z odcinków Haiti, różne inne tam rzeczy, praca. No i zbliżała się mniej więcej 13, 14 i postanowiłem, że polatam dronem, dlatego że na tej górze Avila zobaczyłem piękne wodospady, takie malutkie i chciałem się zbliżyć i je nagrać. Odpaliłem drona, poleciałem w kierunku góry Avila i po chwili dron mnie informuje, że ląduje, dlatego że jest to strefa zakazana i w ciągu 90 sekund wyląduje. Ja panika, no bo w tym momencie jak wyląduje gdzieś w jakimś miejscu, nie wiadomo gdzie, no to kurde, jak go znajdę, nie? I zacząłem szukać domu. On w ogóle w tym momencie ustawił, że dom jest gdzieś indziej, jakiś błąd nastąpił, nie wiem o co chodzi. Starałem się znaleźć wizualnie, gdzie jestem, bo nie mogłem zobaczyć domu, czyli tego miejsca, z którego wyleciałem na mapie. Nie znalazłem go i w ostatnim momencie, gdy już się już te sekundy zbliżały do zera, bo on odliczał od 90 do zera, wylądowałem na supermarkecie. I myślałem, że się rozwalił, dlatego że się rozłączył. Mówię do Igny, dobra, już po dronie, ale spróbujmy, znajdziemy ten supermarket. Znaleźliśmy go po nazwie. Podchodzimy do gościa, który tam go ochrania i mówimy, że mamy drona. On mówi, dobra, nie ma problemu, zaraz poproszę mojego menedżera. Przyszedł menedżer, przystawił drabinę, Igna weszła na górę, ściągnęła tego drona i z dronem wszystko jest okej. Okazuje się, że po prostu rozłączył, bo się schował za murkiem. No i to wszystko tutaj tak, jak wam mówię. Wenezuelczycy są, no tak, są super. Wszystko da radę zrobić. Nie ma żadnych jakichś dziwnych humorów, jakichś dziwnych akcji. Mimo tej trudnej sytuacji kraju, oni naprawdę są super, super sympatyczni. Sorry, że taki przegadany ten początek vloga, ale no tak się złożyło akurat, że miałem też dzisiaj sporo pracy. I od razu wam też muszę powiedzieć, że ta seria z Wenezueli nie będzie taka jak z Haiti. To nie będą tak dopracowane vlogi, dlatego że teraz podróżuję montując też
też Haiti i później lecimy do Afryki i to wszystko się dzieje naraz, w związku z czym to będzie bardziej na spontanie pokazanie, jak teraz Wenezuela wygląda z naszej perspektywy. Na pewno nie zapuścimy się do Petare, nie będziemy jeździć do takich miejsc, ale być może wybierzemy się do Canaima i na pewno polecimy do Maracaibo, gdzie już mamy wynajęte mieszkanie. Maracaibo to jest takie miasto, gdzie jest bardzo gorąco i gdzie nigdy zarówno Igna, jak i ja nie byliśmy. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Internet się nie zmienił, jeżeli chodzi o Wi-Fi. Zobaczcie zresztą sami. 9 minut się będzie ściągało 200 mega. 322 kilobajty na sekundę. Wi-Fi z tej państwowej firmy kiepsko działa w Caracas. Podobno są jakieś szybsze, tu niestety nie mają. A mobilny jest szybki. Już się można pożegnać z oglądaniem filmów w HD. Jeszcze jedno wam powiem tylko na koniec, że po tym jak szukaliśmy tego drona, zgłodnieliśmy i wskoczyliśmy na chwilę coś takiego, żeby cokolwiek załadować w bebechy, zjeść sobie szejka mlecznego. No i zobaczcie. Idziemy sobie dzielnicą Los Paros Grandes i przypomniało mi się, że ja gdzieś tutaj mieszkałem ogólnie. W jakimś takim budynku, tylko że chyba ulicę dalej. W ogóle rozpoznaję wszystkie te miejsca. W tych restauracjach byłem. To wszystko było w 2018 roku. Restauracja chińska, w której bywałem. No i też poszły ceny do góry. 11-12 dolców. Ta restauracja nigdy nie była tania, no ale tak za 5-6 dolców dało radę zjeść, czyli podwójnie do góry po dolaryzacji państwa. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie robią szejki. Tutaj jest pokazane, jakie są składniki, tutaj jak te szejki wyglądają. No i cena zwykłego 6 dolców, a premium, czyli trochę większy właściwie, 7. Kupiliśmy więc dwa szejki mleczne. Przepyszne. Najlepsze chyba, jakie w życiu kiedykolwiek jadłem. No i za te szejki zapłaciliśmy 14 dolarów, czyli 7 za sztukę. Chciałem zapłacić gotówką, ale nie mieli wydać, więc zapłaciłem polską kartą. Powinno wyjść około 60 zł, wyszło prawie 64 zł, czyli płacąc zagraniczną kartą, dopłacasz mniej więcej 8%, dlatego że pieniądze są przeliczane po oficjalnym kursie. A jak wiemy, nadal to się nie zmieniło. W Wenezueli jest oficjalny kurs i kurs nieoficjalny. I przyjrzyjmy się jeszcze temu na chwilkę. Zobaczcie, to jest taka stronka, Dollar Today się nazywa, no i to od zawsze pokazywało właśnie kurs nieoficjalny dolara, czyli 37 boliwarów wam płacą za 1 dolara, nieoficjalnie, na ulicy, że tak powiem, a tutaj macie oficjalny kurs, 34,9. No i to jest właśnie ta różnica, jeżeli płaci się kartą oficjalnie i wychodzi drożej. Za dwa szejki wyszło nam 64 zł, czyli 32 zł szejk. Przepyszny co prawda, no ale drogawo. To tyle na chwilę obecną. Minął dzień, w sumie niewiele nagraliśmy, ale było takie urwanie głowy z tym zgubieniem drona tutaj, wcześniej zostawieniem tego komputera w samolocie, kurde, z tym rejestrowaniem drona, z montowaniem jeszcze Haiti i tak dalej, że po prostu się niewiele udało. Jedziemy zaraz do rodziny Igny i prawdopodobnie nie będę tam za dużo nagrywał, no bo to wiadomo, jest spotkanie rodzinne. Biorę na wszelki wypadek kamerę, może ponagrywam trochę ulicę, zobaczymy. Zamawiamy właśnie przez aplikację samochód, bo jest tu taka nowa aplikacja, Ridery się nazywa. Uber nie ma wjazdu ze względu na brak sympatii do Amerykanów. No i Ridery jeszcze nie używałem, ale widzę, że są tutaj m.in. takie opcje, że możesz przewieźć psa i są też samochody. A, okej, dobra, myślałem, że to chodzi o przyciemniane szyby, a nie, to są kuloodporne samochody. No i wtedy trochę drożej wychodzi, jak jest blindado, czyli kuloodporny. No i zobaczcie, tu są ceny już po prostu w dolarach. Widzę pewne zmiany, jest trochę więcej biznesów z całą pewnością tutaj i na przykład są światła, których wcześniej nie było. Takie światła z odliczaniem, nowe semafory, aczkolwiek są one tylko tutaj. Ogólnie w Caracas raczej się świateł nie respektuje, zwłaszcza w nocy. No i takich świateł nowych gdzie indziej nie ma, za to pozostałe kraty cały czas są tutaj. Aczkolwiek to już jest pozostałość, bo naprawdę nikt nie mówi na przykład chowaj telefon, chowaj kamerę i tak dalej. Jestem tu krótko, ale widać, że pod względem bezpieczeństwa się znacznie poprawiło. No dobra, jesteśmy już po pierwszym poznaniu się i chciałem wam pokazać, że już teraz tutaj jest drzewko świąteczne. To uszyła Igny mama już parę lat temu. To, co słyszycie w tle, to są świerszcze charakterystyczne dla Caracas, grillos po hiszpańsku. No i oczywiście klimę słychać. No i słuchajcie, to co widzimy przede wszystkim to to, że jest o wiele, wiele jaśniej. Są światła LED, pamiętam, że kiedyś to było bardzo ciemno. Ulica, którą jechaliśmy, wygląda o wiele bezpiecznie właśnie dzięki światłom. Moja teściowa dostała prezent od mojej mamy, taką lalkę krakowiankę. I wytłumaczyliśmy, o co chodzi, że to jest tradycyjny strój krakowiaków i powiedziałem też o tańcu. Nie umiałem niestety go zaprezentować. A teraz jeszcze rzut oka na miasto z jaśniejszym szkłem. I z drugiej strony. Caracas ma coś w sobie, to miasto jest niesamowite, naprawdę. Jest ogromne też w ogóle, ta ilość bloków, jaką mijaliśmy. Szok.
Jesteśmy niedaleko Igny Rodziców Domu, no i to miejsce na przykład nie istniało przed pandemią, a teraz istnieje. Budka z hamburgerami i hot dogami. Ale jedziemy do innej, bo tam wiemy, że będzie dobre jedzenie. Jesteśmy w dzielnicy Las Mercedes, tam jest La Quinta Bar, gdzie kiedyś nagrałem taki odcinek w Halloween, nie wiem czy pamiętacie, w klubie. No i tutaj całkiem w sumie się trochę dzieje, a mamy przecież dzisiaj środek tygodnia, no bo jest czwartek. No dobra, to już prawie koniec tygodnia i są tu jakieś imprezy, natomiast my zamawiamy hot dogi, coś tam Igna zamawia. A wśród hot dogów między innymi Polako, czyli z kiełbasą polską. Polaka jest tutaj bardzo popularna. Ktoś ma urodziny i będzie śpiewane w ładzie na to, z którego Igna nie cierpi, to z Kolumbii jest. Okej, vamos a ver, si me acompaña la cantada, pues. Son los mejores perros para mí. Lo que pasa es que yo soy adicta, entonces. Stacja benzynowa PDVSY. PDVSA to jest właśnie ta ogromna firma, która wydobywa ropę naftową, przetwarza ją i sprzedaje. Największy płatnik podatków i właściwie największe źródło przychodów w Wenezueli kiedyś, no i chyba nadal, mimo tego, że już kuleje trochę. A jestem przy tej stacji, żeby wam powiedzieć bardzo szybko o cenach paliwa. Paliwo jest po 2 zł mniej więcej za litr teraz. Natomiast jest też tak, że każdy, kto ma samochód zarejestrowany na siebie, może kupić 120 litrów benzyny za jednego boliwara, czy tam po prostu za jakąś małą liczbę boliwarów, tak małą, że jest to prawie za darmo, można powiedzieć. Ale tej reglamentowanej benzyny często nie ma. Ta benzyna subsydiowana, która jest za prawie darmo, jest na innych stacjach benzynowych i tam z reguły widać większe kolejki, jej często brakuje i ludzie czekają, aż ją dowiozą. Wizyta u mamy Igny była bardzo fajna, bardzo serdeczna pani. No było fajnie, po prostu było tak, jak powinno być, było super. Ale jedna mała obserwacja, oni nie mają wody od 5 chyba czy 7 dni. W sensie, że każdy ma w tym budynku po prostu wielki zbiornik na wodę, który się napełnia. I jeżeli wodę włączą im na przykład co 5 dni na pół godziny, to napełnia się tylko do połowy. Jeżeli włączą na godzinę mniej więcej, to napełni się cały. A często włączają tylko na pół godziny. W związku z czym trzeba bardzo oszczędzać wodę. Są problemy z takimi rzeczami nawet jak spuszczanie wody czy kąpiel i tak dalej. A zatrzymałem się tutaj nie bez powodu, dlatego że chciałem wam pokazać coś nowego. Oprócz nowych budynków, które powstały tutaj w Las Mercedes, z których większość jest przez chavistów oczywiście wybudowana, którzy tutaj piorą swoją kasę, jest też salon Ferrari. Tak, ten kraj kontrastów nie przestaje zadziwiać. A tak wyglądają hot dogi, Igny jest trochę ładniejszy, a mój jest Polako, czyli z tą kiełbaską polską. No i 6 takich hot dogów kosztowało jakieś 110 zł. W 2018, podczas gdy była największa inflacja, kosztowałyby pewnie z 4 dychy. 2-3 razy taniej było wtedy. Jest kolejny dzień, jest strasznie gorąco, indeks UV pokazuje 8, także 8 z 10 to naprawdę trzeba filtry stosować. Byliśmy przed chwilą kupić karty do telefonu, żeby mieć internet, no i już wam mówię, ile to kosztuje teraz. Otóż wyszło $55 za 2 osoby. Po 25 giga na osobę. Przechodzimy, bo jest zielone światło, nowe semafory. Tu właśnie kupiliśmy kartę w Movistar. Movistar to jest najlepsza sieć, jak wiecie, na Wi-Fi nie można tutaj polegać, w związku z czym ważny jest dobry internet mobilny. Co mogę powiedzieć po jednym dniu, niepełnym w sumie wczoraj na zewnątrz? Widzę, że są zmiany, widzę, że jest pozytywniej. Ludzie z telefonami chodzą, zobaczcie, nawet babka idzie z telefonem. Więc ewidentnie jest już znacznie bezpieczniej, co jest dobrą informacją dla was, jeżeli chcielibyście Wenezuelę odwiedzić. Natomiast problemy nadal pozostają. Tak jak wam mówię, rodzina nigdy nie miała wody od 5 dni. Mają co prawda zbiornik, ale on nie zawsze zapełnia się, podczas gdy włączają wodę. Sytuacja natomiast, jeżeli chodzi o wynagrodzenie minimalne, trochę się polepszyła. I nie jest do końca tak, że tylko kilka dolarów Wenezuelczycy otrzymują za swoje wynagrodzenie. No bo na tym wynagrodzeniu minimalnym sporo osób pracuje, dlatego o tym mówię. Otóż otrzymują oni mniej więcej $10 wynagrodzenia, plus jeszcze seste piket, jest coś takiego. I to jest bon żywnościowy o wartości mniej więcej $40. Więc w sumie jest to $50, z czego $40 można wydać na jedzenie. Jest to bardzo źle, bardzo kiepsko, no ale jest to lepiej niż kiedyś marne 3 nawet dolary, pamiętam, że w 2018 roku wynagrodzenie minimalne wynosiło. No ale przy tych cenach, które teraz widzicie, co można kupić za $50? Kilka hamburgerów. Powiedz,
Jak słyszycie, salsita sobie brzęczy w tle, czyli salsa, którą uwielbiam i mi się bardzo z Wenezuelą kojarzy. Elo, odejdę kawałek, żeby reklam nie powyłączali i już wam mówię, gdzie jesteśmy. To też trochę sytuację wenezuelską zwykłych Wenezuelczyków pokażę. Otóż na początku tego roku padło hasło, że Venezuela se arregló, czyli że Wenezuela się naprawiła. To czewiści powtarzają to hasło i to ma oznaczać, że no nie jest już tak biednie jak wcześniej, że nie brakuje produktów. To prawda, jest trochę lepiej pod tym względem, jak też wiecie, wynagrodzenie minimalne to realnie 50 dolarów, czyli duży wzrost. Coś już można za to kupić, choć przy tych cenach teraz niewiele. Ale na przykładzie, jaki mam bardzo blisko, bo sprawa dotyczy mamy Igny, mogę wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja nadal, niestety, jeżeli chodzi o służbę zdrowia na przykład. Otóż Igny mama ma białaczkę i od lat leczyła się takim lekiem, który nazywa się Tasigna, który był refundowany przez państwo. Jakieś 2 lata temu mniej więcej państwo przestało ten lek refundować. Jak wiemy, są tu problemy duże, jeżeli chodzi o budżet. W związku z czym właśnie takie rzeczy jak refundowanie niektórych leków obcięto. No i trzeba było tego leku szukać na rynku takim szarym, powiedzmy to ładnie. Czyli mogę się tylko domyślać, że te leki znikają z systemu i pojawiają się w miejscu, gdzie można je kupić. Przez jakiś czas, przez 2 lata w sumie, z przerwą, na spółkę z rodziną Igny kupowaliśmy ten lek i kosztowało to 550 dolarów miesięcznie. Niestety nie ma już tego kontaktu. No i teraz pozostaje kupno tego leku na rynku oficjalnym za, uwaga, 2400 dolarów miesięcznie kosztuje kuracja. W związku z czym Igny mama już od ponad miesiąca leku nie otrzymuje. No i myślę, że to dobitnie pokazuje, jak wygląda sytuacja zwykłego Wenezuelczyka, który przez lata dobrobytu tutaj, bo Wenezuela kiedyś miała się świetnie, Polska za PRL-u mogła jej tylko pozazdrościć. Jak został zostawiony sam sobie? Jak ten dobrobyt sprzeniewierzono, rozkradziono, źle nim zarządzano? No i teraz na emeryturze chorujesz i nie możesz nawet przyjmować leków. Mam też taki mały apel do was, jeżeli już jesteśmy przy tym. Jeżeli ktoś z was wie, jak zdobyć lek Tasigna na białaczkę, nie płacąc za niego, u nas to jest chyba 12 tysięcy miesięcznie, czy jakoś tak, to są jakieś 3000 euro, coś w tym stylu, to dajcie proszę znać, bo no, chodzi o życie i zdrowie mojej teściowej, jakby nie było. W sumie to nie wiem nawet, w jakiej dzielnicy jesteśmy, ale czuję się na tyle bezpiecznie, że postanowiłem wyskoczyć sam z wielką kamerą. Kierowca powiedział, mimo tego, że jest bezpiecznie, nadal uważnie, okej? No ja mówię do niego, no wiem, to nadal Ameryka Południowa. Zobaczcie, laska z telefonem również. Uwielbiam Caracas za to, że to są wielkie budynki, które graniczą z górami, które są z tyłu. Natomiast obserwacja taka a propos bezpieczeństwa, to co widziałem po drodze, siedząc w samochodzie, w taksówce, że normalnie kobieta, pasażerka motocykla wyciągnęła telefon i sobie go używała bez problemu. I to samo zaraz obok goście normalnie w samochodzie, przy otwartych szybach. Co kiedyś nie miałoby miejsca, dlatego że po prostu może podjechać motocyklista, tak jak zresztą widzieliście przed chwilą na filmie, i ten telefon wyrwać. To kiedyś naprawdę nie miało miejsca. Kiedyś tu wszyscy mieli sporo paranoi i bardzo się bali, że coś się może wydarzyć. No bo to się po prostu działo. O, właśnie koleś krzyczy, bo to jest busik do Petare. Tam jest Petare właśnie. Tam się jedzie. Zobaczcie, dostawa, jest też jakaś firma Yami. Są 2 firmy, jeżeli chodzi o taksówki, coś w stylu Uberów. Także pozmieniało się bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to wszyscy się śmieją, że no cóż, wszyscy przestępcy, wszyscy malandros wyjechali do innych państw. W związku z tym, że był kryzys, siedzą w Kolumbii, siedzą w Stanach, siedzą w różnych innych państwach i dzięki temu tutaj wreszcie jest spokojnie. Coś jest chyba na rzeczy w związku z tym. Kurczę, zastanawiam się, bo cały czas widzę, że ceny są przyklejone. Jak oni zmieniają te ceny? Cały czas tutaj jest inflacja, jakby nie było. Więc te wszystkie ceny trzeba zmieniać co jakiś czas. To jest niesamowite. Gdyby były elektroniczne, no to wtedy nie? Są też kasy do płacenia bez obsługowego, że tak powiem. Są zmiany. To miejsce, gdzie nagrywałem przed chwilą, nazywa się Farmatodo. I to jest po prostu taka duża apteka, no coś w stylu naszych Rossmanów, Superfarmów, z jedzeniem, z różnymi innymi rzeczami. Natomiast zaraz wam opowiem co nieco o inflacji, która nadal tutaj jest. Już nie taka jak kiedyś, ale nadal ceny się zmieniają. A przez chwilę inflacji nie było. Posłuchajcie.
No więc tak, to jest widok ostatnich 5 lat i tutaj mamy pokazane, ile boliwarów wenezuelskich się dostawało za dolara. Wcześniej to rosło, jakoś jesienią 2021 roku, z tego co widzę, nastąpiła denominacja. No i później pamiętam, że był taki okres na Filipinach, że boliwar trzymał się ze złotówką przez jakiś czas równo. No bo zobaczcie, tutaj mamy 4 boliwary za dolara. Gdy przesuwam to w prawo, no to jest 4,5, 4,5, 4, 5, aż do wakacji 2022. Kiedy to zaczęło iść w górę, to znaczy boliwar zaczął słabnąć, no i zobaczcie, od 8 aż do teraz 34 boliwarów za dolara. Czyli jest spora inflacja, w ciągu ostatniego roku wyniosła ona 322%. No i dlatego właśnie się zastanawiam, jak oni przy 320% inflacji są w stanie te naklejki zmieniać z cenami. Jak to jest? Jak często oni to robią? Bo to są tam tysiące produktów, to jest ogromny sklep, jak supermarket taki. A tam każda pasta do zębów, każdy mały produkcik ma swoją naklejkę. Tengo que mostrarles que está comiendo Igna, que combinación tiene aquí. What are you talking about? Can you please show them what you're eating here? This is the most delicious thing around the world, really. This is Doritos, extra cheese, because I'm like this, you know? And Ovo Maltina. This is amazing. This is from the Malta. And it's the best. But it's like Nutella, like something similar, right? But it's... no. You prefer it? Nutella is... this is... Natomiast Malta, to nie pomyślcie sobie, że chodzi o państwo w Europie i że stamtąd jest ten krem. Chodzi tutaj o napój, który jest bardzo popularny w Wenezueli. Jest to napój pszeniczny, z tego co pamiętam. Mi tak średnio podchodzi, ale kwestia gustu. Bardzo słodki. Natomiast jak można jeść to naraz? To jest właśnie wenezuelski wynalazek. Oni to uwielbiają. Słone ze słodkim, czasami ostre, ale właśnie mieszanie smaków. Dlatego Igna może na przykład jeść nuggetsy z lodami. Zamaczać te nuggetsy w lodach. W związku z faktem, o tu jest jakiś taki starszy krążownik amerykański, w związku z faktem, że są korki, bo dzisiaj jest już dzień pracy, wczoraj było święto, no to je staramy się omijać. O, oczy Chaveza i mało ich już widać teraz, naprawdę mało. Tylko w tych starych osiedlach, właśnie takich bardziej zorientowanych w kierunku na lewo. Pozostały i pewnie jakiś czas jeszcze pozostaną kraty do wysokich pięter. Do końca praktycznie są kraty. Można im powiedzieć, że nie, ale i tak będą czyścić szyby, nie? Pero si no les pagas, no pasa nada, ¿sí, Igna? No. Ok. ¿Le puedo dar una galleta? Pero no sé si le va a gustar. No, no. O sea, yo antes le daba. Pero llegó un momento que no... No dobra, jesteśmy u celu naszej podróży dzisiejszej, bo wybieramy się dzisiaj na górę Avila wraz z mamą Igny i z Igną, taką kolejką linową. Już kiedyś to robiłem i nagrałem, ale zobaczmy to w lepszej jakości. No pamiętam, że jak to byłem ostatnio, to było trochę słabiej. Teraz muzyczka na żywo, knajpy otwarte, także jest super. Jednym ze składników magii Caracas jest masyw górski El Avila, oddzielający miasto od Morza Karaibskiego i wznoszący się do 1800 metrów ponad tą metropolią. Na górę wjeżdżamy kolejką linową. Jesteśmy bardzo wysoko i tutaj już jest naprawdę ostra mgła. Dojeżdżamy do końca. A z mgły wyłaniają się wagoniki. Naszym dzisiejszym celem jest wybudowany w 1956 roku w ciągu zaledwie 199 dni na wysokości 2140 metrów hotel Humboldt, będący symbolem prestiżu i nowoczesności tamtej Wenezueli.
Hotel ten miał dość burzliwą historię. Już po 5 latach od oddania został zamknięty i był praktycznie nieczynny przez kolejne dekady, aż do 2021 roku, kiedy to po 9 latach remontu z zachowaniem pierwotnej koncepcji hotelu z lat 50. dokonano jego uroczystego ponownego otwarcia, co miało być symbolem sukcesu obecnego rządu. Za każdym razem, gdy byłem w Wenezueli, hotel był jeszcze zamknięty. Tym razem nadarzyła się okazja, żeby go odwiedzić i to w naprawdę doborowym towarzystwie. Jesteśmy na górze, no i sami już widzicie, że tutaj są chmury, no bo jesteśmy w chmurach. Tam jest Morze Karaibskie, teraz go na pewno nie zobaczymy. No i co? No i idziemy do hotelu Humboldt. Zobaczcie, jak pięknie jest w środku. Jaki ładny wystrój wnętrza. I to wszystko z widokiem, którego niestety dzisiaj za bardzo nie zobaczymy, no bo jest już ciemno. Ale spodziewam się, że Caracas stąd musi wyglądać przepięknie. To jest restauracja. Nie ma za dużo ludzi, jest raczej pustawo. Podobno w ciągu dnia jest więcej. To jest takie miejsce raczej dla podłączonych do systemu i bogatych ludzi, no bo zobaczcie, sałatki, kilkanaście dolców. No i to samo, jeżeli chodzi o jakieś makarony. Ale pewnie będzie pyszne. Zobaczcie, drzwi otwarte i wiatr wlatuje do środka. Chmury po prostu. To jest niesamowite. Okej, idziemy na zewnątrz. No, tu jest 15 stopni, myślę. Pokoje podobno tu kosztują kosmiczne pieniądze. Teraz na ekran wam wrzucę, jakie są ceny. To jest budynek hotelu właśnie. Zobaczcie, gdy jest mniej chmur, no to po lewej stronie macie Caracas, a po prawej Galipan. No i tam dalej jest Morze Karaibskie. Taki widok pan nam pokazał, jaki zrobił zdjęcie. Chciałbym mieć ten luz, który mają Wenezuelczycy, albo raczej po prostu ogólnie Latynosi do tańca, ale no niestety dla nas to jest trochę nieosiągalne. Jakbyśmy się nie starali, po prostu jesteśmy trochę sztywniejsi. Pamiętam, że w 2018 roku, i to być może też symptomatyczne, tutaj nie działały jedna czy dwie litery w tym napisie Wenezuela. Dzisiaj wjeżdża nam typowo wenezuelskie śniadanie, bardziej po wenezuelsku się już nie da. Kilka empanad, naprawdę dużych, zobaczcie. Maltin, czyli ten taki napój, Malta się na to mówi. Taki słodki, co wam mówiłem. No i tutaj jest kreolskie śniadanie tak zwane, pabellon criollo to się nazywa. Oprócz tego jeszcze arepa i to, arepa bez czegoś w środku. I to wszystko kosztowało wraz z napiwkiem $20, czyli w sumie 86 zł to kosztowało. No siema, jest kolejny dzień. Jedziemy za chwilę do Chacao, czyli kawałeczek stąd, bo Igna musi wyskoczyć do lekarza, ale jedziemy na mototaksi, co jest nowością, bo jeszcze nie jeździłem. Aplikacja je obsługuje, ta sama, która obsługuje samochody. Mam ten problem, że nigdy kaski na mnie nie pasują, łeb mam za duży po prostu. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Mucho gusto. Cásate conmigo, por favor. Ya estoy casada, lo siento. No dobra, tak to wygląda, to jest widok na Caracas. A my teraz jesteśmy w dzielnicy Chacao, czyli w sumie nie tak daleko w tamtym kierunku, gdzie kiedyś mojemu bratu przystawiono broń do szyi. Opowiadałem wam kiedyś o tym, że po prostu szliśmy w nocy jak kompletni debile z Igną i z Tomkiem jeszcze z innym towarzystwem i po prostu koleś nas obrabował, któremu wcześniej kupiliśmy hamburgera. Od tamtej pory już nigdy o świcie i w ogóle po nocy nie chodziliśmy po Caracas. Igna jest tu podologa, a nie u lekarza. Podolog to jest taki lekarz, właściwie bardziej chyba coś jak pedikur, ale dbają o stopy, żeby stopy były zadbane, whatever. Namówiła mnie i też mam iść, także podzielę się z wami moimi wrażeniami później. No i co, zerknijmy na Chacao, zerknijmy na Caracas, jak wygląda. Co prawda samochodów starych jest już znacznie mniej, ale jeszcze się pojawiają czasami. Te kloce palące 40 litrów, ale większość to właśnie takie małe, mało palące. No bo pamiętajmy, że dla Wenezuelczyków 2 zł za benzynę teraz to jest bardzo drogo. Oni kiedyś mieli ją za darmo po prostu. I teraz, gdy masz 30 litrów razy 2 zł, 60 zł za 100 km zapłacić, to jest bardzo drogo, nie? Budki telefoniczne, nikt ich nie używa, ale dobra. To są chyba nowe budynki. Nie pamiętam, że wcześniej były w budowie. O, tu wielka fura z wodą prawdopodobnie. Także są tutaj inwestycje. Obok starych budynków nieodnawianych
są nowe pasie, które powstają. Zawsze w tych autobusikach jest koleś, który siedzi i woła ludzi do tego autobusiku i mówi, dokąd jedzie. Nawet jak autobus jedzie pełną prędkością po autostradzie, to i na luzaku sobie z tych drzwi wystają. I wreszcie jakiś grat jedzie. Dobra, ale tak już zupełnie na poważnie, to bardzo się cieszę, że tych gratów jest mniej, bardzo się cieszę, że jest bezpieczniej i wreszcie można normalnie jakoś tutaj się czuć. I co prawda jest drogo, no ale można wszystko kupić, także to jest spoko. O, Igna do mnie dzwoni, więc muszę lecieć, także wyblakłe jeszcze stare reklamy Sony i Panasonica i nowość, nowe budynki. A nie, Igna właśnie mnie poinformowała, że odwołali moją wizytę, zatem będę z niezadbanymi stopami się poruszał po Caracas. Co zrobić? W związku z faktem, że nie da się wrzucić odcinka z telefonu, coś mi nie działa, a wrzucam właśnie odcinek z Haiti, no to muszę teraz jechać do domu i wrzucić go z komputera. Bardzo będzie rwana ta relacja z Wenezueli, przepraszam was za to, ale po prostu naraz montuję i też publikuję, żeby było więcej filmów, żeby więcej się działo. A jutro lecimy do Canaima, także myślę, że to Caracas to tak pobieżnie zobaczymy, no ale mniej więcej widzicie, jak sytuacja wygląda. No, więc zamówiłem sobie mototaksi i jadę teraz z powrotem do domu, tymczasowego domu. Pamiętam, że kiedyś tutaj się żyło jak w Gotham City, w sensie, że wieczorem nawet bywało, że ludzie biegli, żeby tylko być w domu szybciej. Mówię o 2018-2017 roku. W 2019 już tak troszeczkę było lepiej, chociaż jak była pagon, czyli to wyłączenie prądu na 5 dni, no to też było hardkorowo i bardzo mrocznie. No i pamiętam, że wtedy nie do przejścia były takie proste rzeczy, na przykład kupno w 2017 roku pasty do zębów. Pamiętam, że musieliśmy iść do specjalnego sklepu, jak Baltona, coś takiego, za komuny w Polsce. I pasta do zębów kosztowała $10. Fakt, była duża, ale była sprowadzona ze Stanów, gdzie kosztuje pewnie 5, 7, a tu kosztuje 10, więc wtedy to było dwa razy wynagrodzenie minimalne wenezuelskie. Teraz wszystko działa, ale trzeba przyznać, jest bardzo drogo. Już nawet nie będę wam mówił teraz, ile kosztował wczorajszy obiad w hotelu Humboldt, no ale teściową zaprosiłem, no to nie trzeba było się szczypać, to. Poza tym chciałem, żeby była szczęśliwa, ona rzadko bardzo wychodzi. Chciałem, żeby Igna i moja teściowa były szczęśliwe i myślę, że fajnie spędziliśmy czas popijając prosecco i jedząc pyszne jedzenie. Czasami warto sobie sprawić przyjemność. No i Humboldt zaliczony. No i dobra, idę do naszego mieszkania wrzucić film patronu. Uwielbiam tą roślinność w tych krajach, że to obok tego sobie żyjesz po prostu. ¿Dónde estamos? En el centro comercial El Líder, en Boleíta. Y puedo decir que esto está mucho más tranquilo que antes. Esta parte era muy peligrosa, muy, en serio. Aquí todo el mundo estaba caminando muy rápido. Acabamos de llegar y una jeva estaba con el teléfono en la mano y eso está muy cool. ¿Puedes decir también cómo la gente ve los motorizados antes, los mototaxis? ¿Antes, cuando caminabas en las calles? Sí, yo puedo ver las reacciones ahorita que estábamos en un mototaxi porque está muy cool que puedas verlo desde la moto. Veo todas las personas que escuchan una moto y ya nadie se asusta. O sea, es como que todo el mundo está tranquilo y ya no hay esa reacción de nada, sino que todos siguen como un país normal. ¿Y antes hasta tú, cuando caminaste y llegaba una moto? 100%. Volteas la cabeza. 100%. Ja także pamiętam, że wcześniej było tak, że zwłaszcza po zmroku, jak się szło i motocykl się zbliżał, to od razu paranoja, czy to nie będzie ktoś, kto chce cię okraść po prostu. A teraz jest dużo ruchu, dużo motocykli, które można zamówić w ogóle przez apkę. Bardzo tanich, $1.5, $2.5 i działa to super. Zatem myślę, że do Wenezueli już mogę polecić przyjazd teraz. Oczywiście zachowawszy środki ostrożności, bo to nadal jest Ameryka Południowa. Fajne krążowniki szos. Ten pierwszy to bardzo zabytkowy. Ale na przykład taki i ten następny to się widywało tutaj na ulicach do niedawna, oczywiście w gorszym stanie. Kto wie, czy to nie jest już taki, co po prostu nie jeździ. Ale do niedawna jeszcze śmigał po ulicach.
otro vibe, se sabe que estás en Latinoamérica. Byłem chyba kiedyś w tym centrum handlowym i pamiętam, że wtedy było tutaj znacznie mniej życia i otwartych sklepów przede wszystkim. Szliśmy sobie teraz obok sushi, gdzie zwykłe rolki są po 10-12 dolców, po prostu kosmos, jakie są ceny. W McDonaldzie zresztą też widzę, że hamburgery jakieś takie większe po 13 dolarów, to jest, nie wiem, 50 parę złotych, nie? Także naprawdę ceny są bardzo, bardzo wysokie. No dobra, przyznam się, że głównie ze względów badawczych zamówiliśmy sobie coś w Macu. Dość duży hamburger, dwa kotlety, McFlurry, Coca-Cola spora i 8 nuggetsów. I to wszystko kosztowało 25 dolarów, czyli 108 zł prawie. Drożej niż w Polsce, znacznie. Podobne ceny na Dominikanie były, jak byłem. Na koniec wycieramy się chusteczkami nawilżanymi z Zadaru, z Chorwacji z 2022 roku, co jest w stylu Igny zbierać takie rzeczy i dobrze, przydają się. ¿Hay algo super divertido cuando se paga aquí, que es diferente que en Europa, puedes decir? No, o sea, ya es un límite de pagar con tu tarjeta y que te pregunten la clave y la meten ellos. Entonces tú tienes que estar como 7-7. No, yo quiero poner mi clave, que nadie sepa cuál es. Podajesz kartę i wtedy sprzedawca cię pyta. Numer dowodu osobistego, czyli cedula, podajesz. Hasło do karty. Igna już się od tego odzwyczaiła i tak, co? Podała hasło szeptem niemalże, no i zapłaciliśmy. Idziemy do znajomych Igny. Na imprezkę. Jakie ogromne są te bloki. Jesteśmy na imprezce ze znajomymi Igny i jest coś, co mi rozwaliło mózg, słuchajcie. To jest 10 boliwarów nowych, ale nadal są używane stare boliwary sprzed denominacji. I ten milion tutaj, to jest jeden boliwar dzisiaj. Czyli 10 takich papierków, 10 milionów, to jest równowartość tego, 10 boliwarów. No i dobra, jest to trochę skomplikowane, no bo faktycznie trzeba znać te pieniądze, trzeba wiedzieć, które są nowsze, które starsze, ale niech do gry wkroczy banknot 500 tysięcy boliwarów, który jest tego samego koloru, co ten nowy 10 boliwarów, ale jest z serii z tych starych banknotów. Czyli to jest połowa tego i 20 tych banknotów 500 tysięcy to jest równowartość 10 nowych boliwarów. No ale jeżeli i te są nadal w użyciu, bo tak jest, no to trochę łatwo się walnąć, nie? Spójrzcie na widok. Ja się zawsze zastanawiam, czy te budynki, no bo to są budynki sprzed lat, nie? W sensie, że no ewidentnie to są jakieś 80, może 90. Jak one by wytrzymały trzęsienie ziemi? A tutaj się trzęsienia ziemi zdarzają. Kurde, no to ma ze 20 pięter ten budynek przed nami. Ale są naprawdę klimatyczne na maksa. Zobaczcie, jedziemy w nocy i nawet tutaj koleś ma normalnie komórkę wystawioną, która świeci i w ogóle zero problemu. Kiedyś to by nie było możliwe, bałby się. Był to pierwszy z kilku odcinków krótkiej serii z Wenezueli z 2023 roku. Na kolejny zapraszam Was prawdopodobnie za tydzień. Thank you.